Hejka kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Jest to już vlogmas 14, jeszcze 10 dni i Wigilia. Już naprawdę nie mogę doczekać, zostało parę dni szkoły, naprawdę mega, mega się cieszę, ponieważ będę miała dla was bardzo dużo czasu, żeby nagrywać jakieś ciekawsze filmy właśnie pod koniec tych vlogmasów, jak będziemy siedzieć w domu. Możecie mi też pisać w komentarzach, jakie wy chcecie zobaczyć te odcinki właśnie na vlogmasach. Może wpadnie wam jakiś fajny pomysł i będę mogła go dla was nagrać. Dzisiaj nie mam za bardzo planów, ponieważ nie wiem, czy robimy dzisiaj uszka do barszczu, czy robimy je jutro. Także muszę się jeszcze tego upewnić. Jeśli będziemy robić je dzisiaj, no to właśnie będzie taki odcinek z gotowania, z przygotowania do świąt. A jeśli nie, to sobie na pewno coś wymyślimy. Dzisiaj też nie mam żadnych zajęć dodatkowych, także wydaje mi się, że możemy wymyślić coś fajnego. No ale już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych. Także wszystkie kalendarze adwentowe są już za mną i jak zwykle zaczynamy od herbatki. W ogóle wypadła mi gdzieś herbata z 15 okienka, więc będę musiała ją znaleźć, bo serio nie wiem, gdzie ona mogła mi wypaść. Muszę zobaczyć na odcinku, jaka to była herbata i poszukać. Ale dzisiaj otwieramy okienko numer 14, także wyjmujemy i jest to herbata biała granat z agrestem. Wydaje mi się, że to może być bardzo fajne połączenie, także na pewno sobie spróbujemy. Nie wiem, czy zdążę dzisiaj do szkoły to zrobić jeszcze. Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to po prostu napić tego po szkole. To jest nasza herbatka na dziś, herbata biała, granat i agrest. Kolejnym kalendarzem będzie kalendarz z Jim Glamour. Dzisiaj okienko numer 7. Wciągamy takie pudełeczko, jest troszkę większe niż na kod, także nie wiem, co to może być. Ale chyba jest to znowu kod. Mamy tutaj kod BLUZA35 i jest to kod, który dostępny jest do 15 grudnia. I pewnie jest to kod, który obowiązuje na bluzy albo na nową bluzę marki Jim Glamour. Więc właśnie taki prezent dla was, kod rabatowy właśnie do marki Jim Glamour. Teraz otworzymy sobie kalendarz makijażowy z Make Up Revolution. Oczywiście wszystko mi się tutaj wali. Dzisiaj mamy 14 dzień, także otwieramy okienko numer 14. I mamy tutaj eyeliner. Jest to taki eyeliner w kredce, czarny, zwykły. Wydaje mi się, że może być fajny do takiej rozdymionej kreski, także na pewno sobie kiedyś przetestuję. Taka czarna kredka też się zawsze przyda, czy to na linię wodną, czy właśnie na jakichś innych makijaży. Także dzisiaj taka właśnie kredka do oczu. Następnie kalendarz ze skarpetkami od Many Mornings. No i numer 14. Będzie to skarpetka do pary, do naszej misiowej skarpetki. I jest to skarpetka w plastry miodu i takie pszczółki. Także tak to wygląda. I za chwilkę też wam oczywiście pokażę to w zestawieniu, jak one będą wyglądać razem. Tamta w misie była lepsza. No. Także taka skarpetka. Następnie kalendarz marki Only Bio. Dzisiaj otwieramy okienko numer 7, ona jest tutaj na środku, także otwieramy. I mamy tutaj odżywkę emolientową. Moje włosy bardzo lubią emolienty, one są dość wygładzone po nich i naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Także się cieszę. Ja lubię te odżywki emolientowe, to nie wiosą w porządku. Ładnie pachną mango, z tego co pamiętam. Także taka właśnie odżywka na dzisiaj. Następnie mamy kalendarz marki Sylveco. Otwieramy okienko 14. I mamy tutaj kolejny produkt marki Vianek. I jest to przeciwzmarszczkowy krem na noc. Ostatnio ktoś mi napisał właśnie, że te kremy przeciwzmarszczkowe i w ogóle to wszystko powinno się stosować przed tym, jak się ma zmarszczki, bo mówiłam na filmach, że to jest mi niepotrzebne, no bo jednak mam 17 lat i jakby no nie potrzebuję takich kremów. Wiem, że stosuję się je wcześniej, że jakby to nie sprawia, że te zmarszczki nagle znikną, jak będziemy używać tych produktów. No ale wydaje mi się, że w wieku 17 lat i tak chyba nie potrzebuję stosować takich kremów. Na pewno dam go mojej mamie albo babci, coś tego typu. Także taki kremik. No i już ostatni kalendarz, tym razem od Kacpra i mamy tutaj taką w sumie dość większe opakowanie. Także otwieramy. Przed chwilą mówiłam, że moje włosy bardzo lubią emolienty. I Kasper kupił mi odżywkę bez spłukiwania z Anwen. Jest to emolientowa Morella. Powiedziałam mu właśnie, że ja bym chciała ten produkt. Także bardzo się cieszę. Naprawdę chciałam go wypróbować, bo widziałam, jakie niektórzy mają efekty właśnie po tej odżywce, jakie włosy są pięknie wygładzone. Na pewno w jakiś dzień zrobimy sobie taką pielęgnację włosów, właśnie pokażę wam, jak dbam też o moje włosy. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno to zrobię i właśnie użyję też ten produkt. Także mega, mega się cieszę właśnie na tą odżywkę. Coś tu chyba w ogóle jeszcze jest. O Boże.
Boże! Dałam takie słomki do mleka truskawkowe, bo Kasper miał w domu ostatnio takie właśnie słomki i ja po prostu całe dzieciństwo mi się przypomniało, bo ja pamiętam, jak zawsze do mojej przyjaciółki chodziłam, to ona miała pełno tych słomek właśnie o różnych smakach i myśmy tego na potęgę piły. Uwielbiam, ja pamiętam, jak moja mama mi tego nigdy nie chciała kupować, bo mówiła, że to jest sama chemia i ona mi tego nie będzie kupować. I właśnie piłam to tylko u tej mojej przyjaciółki, no i Kasper mi kupił truskawkowe, także... Na pewno sobie wypiję. To by było na tyle z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Dajcie znać, co podoba wam się najbardziej. Ja zdecydowanie cieszę się na tą odżywkę emolientową. No i z tego też jestem zadowolona. Ja teraz muszę się ogarnąć, muszę się przebrać. No i lecimy do szkoły. Wróciłam ze szkoły, jest już po godzinie 15, jest praktycznie tak samo ciemno, jak było rano o 6:30. Jem sobie właśnie nasze pierniki i przede mnie paczka. Paczka z Local Heroes, która ucierpiała przez kuriera niestety, także mam nadzieję, że wszystko jest na swoim miejscu, że wszystko jest w dobrym stanie. Zaraz się przekonamy. W ogóle muszę się wam pochwalić, bo miałam jeden na koniec z niemieckiego. To nie śmieszne, to jest przykre. Miałam jedynkę wystawioną na koniec z niemieckiego, ponieważ nie miałam żadnej oceny, bo unikałam strasznie sprawdzianów i kartkówek, bo nie lubię niemieckiego, nie umiem niemieckiego. Poszłam na kontynuację niemieckiego w liceum, mimo tego, że uczyłam się włoskiego, także nie miałam w ogóle podstaw. No i musiałam wszystko sama ogarnąć. Unikałam po prostu jak ognia tego niemieckiego. Czy to właśnie z frekwencją miałam problem, czy właśnie z jakimiś kartkówkami i sprawdzianami, ale w końcu stwierdziłam, że muszę się ogarnąć. I dzisiaj zdawałam wszystkie zaległe rzeczy, które miałam. I powiem wam, że nigdy się tak długo nie uczyłam. Uczyłam się ponad 2 tygodnie. Zdałam wszystko na piąteczki i mam piątkę na koniec. Z jedynki na piątkę. Ja po prostu jestem z siebie taka dumna z siebie jestem. Także wiecie, jak się chce, to się może. Ale już nie przybliżając, otwieramy naszą paczkę, bo nawet nie wiem w ogóle, co to jest. Wiem, że mieli mi coś przysłać, ale nie mam bladego pojęcia, co. O! Dostałam komplet dresowy, ja uwielbiam dresy Local Heroes. Mam kilka par właśnie dresów z Local Heroes i ja je uwielbiam, bo to są naprawdę bardzo dobre jakościowo dresy, naprawdę. A dostałam teraz takie szare, zwykłe dresy właśnie z takim miętowym napisem Local Heroes tutaj. No i oczywiście na nogawce też jest duży napis Local Heroes, ale taki napis może być. Ważne, że ogólnie kolor jakby są szare i są naprawdę prześliczne. No i mamy bluzę z napisem Local Heroes, także też bardzo fajnie. Zwykła taka szara. Także mega, mega dziękuję Local Heroes za taką świetną paczkę. Na pewno zimę się to wszystko przyda właśnie, taki zestawik dresowy. Właśnie była paczka od Local Heroes. No i oczywiście od Local Heroes dostałam pełno różnych jakichś wlepek, kartek i w ogóle, także no. Okazało się dzisiaj, że robimy uszka do barszczu na Wigilię, także dzisiaj też pokażę wam właśnie taki proces przygotowań na święta, właśnie gotowanie, sklejanie uszek. Moja mama od jakiegoś czasu robi też dla mnie pierogi specjalne, bo zawsze wszyscy jedli pierogi z kapustą i z grzybami. Ja nie lubię kapusty, nienawidzę kapusty, ale bardzo lubię grzyby. I moja mama od jakiegoś czasu, chyba od 3 lat, robi mi takie pierogi z kaszą, z pieszarkami i właśnie dodatkowo z farszem grzybowym, właśnie z uszek. I naprawdę powiem wam, że ja uwielbiam te pierogi, właśnie jeszcze z sosem grzybowym. To są naprawdę moje ukochane pierogi, nawet pierogi z jagodami ich nie przebijają. Naprawdę tak bardzo smakuje mi ten farsz, że już się nie mogę doczekać po prostu Wigilii. Także ja kończę mojego piernika i idziemy gotować i kleić uszka. On this cold December day, we are on our
the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is a most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph, my dear. Eight pair of bandanas onwards ever go. Dasher and Prancer moving through the December day. On this cold December day. Ja właśnie zrobiłam sobie taki krótki trening rozciągający. Mam tutaj rozłożoną matę, różne jakieś pomoce właśnie do rozciągania. Na przestrzeni lat moje rozciągnięcie troszkę się pogorszyło. Także puściłam sobie parę jakichś tutoriali właśnie na rozciąganie, na szpagaty i w ogóle. No i trochę się porozciągałam. No i takim właśnie akcentem kończymy dzisiejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się podobało nasze lepienie oraz gotowanie uszek. No i jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Możecie oczywiście napisać też komentarz i wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. No i widzimy się już jutro, także trzymajcie się i do zobaczenia!